Siemano, to oczywiście Jacob i dzisiaj witam się z wami niestandardowo na dworze, a nie w pokoju, ponieważ przyszła do mnie paczuszka i tak, pewnie za chwilę mnie zapytacie, Jacob, ale dlaczego przychodzi do ciebie paczka, ty ją otwierasz z nami? Ponieważ uznałem po prostu, że muszę to z wami zrobić, bo nie jest taka tylko moja paczuszka, trochę nasza, a o co chodzi, to zobaczycie dosłownie za sekundkę. Tylko muszę po kamerze zeskoczyć. Przycisk YouTube'a, taki fajny. Ja w ogóle nie wiem, czy mogę pokazywać te tutaj napisy, swój adres usunąłem, ale chyba resztę mogę wam pokazywać, więc po prostu chciałem go z wami otworzyć. Fun fact jest taki, że przycisku za 100 tysięcy nigdy nie dostałem. Dlaczego, to kiedyś wam opowiem, ale przycisk za milion. Doszedł! Pokczam! Dobra, otwieramy. Nóż. Biegnij. Ale ja mam nóż, ty serio myślałeś, że jestem taki nieprzygotowany? Dramacik. Dobra, okej. Okay. To lecimy. Podoba mi się ten przycisk, ty. Czekaj, pokażę wam wszystkim. Obróć, do góry nogami mamy. Proszę bardzo, przycisk. A, dziękuję bardzo. No ładny, ładny. Odpakowuj. Odpako co? A to jest z plastiku? To jest chyba z plastiku, nie? Znaczy wiem, że to nie jest ze złota, ale byłem ciekawy. Coś szczero złote. Ja się przejrzeć. Ty. Ubrudziłem się, ja się przejrzeć tym mogę, ale pokczampowe. A co to? Jeszcze kurde, Susan Wójcicki wysłała mi tutaj wiadomość, ale to jest prywatne, więc nie będę wam pokazywał. Tak, dobra, no chyba już możemy lecieć. Fajna ta Susan. I cyk, tym oto sposobem jesteśmy w sumie znowu na dworze, ale lecimy sobie z challenge'em, w którym ja mam koło, mam siebie, a na kole mam youtuberów, czyli Evrona, Farela, Zonego, Rogalika, Manojka, ale chrypkę miałem. I dzisiaj lecimy sobie z challenge'em, który polega na tym, że kręcę za chwilę tym oto kołem, a następnie gram na myszce, klawiaturze oraz ustawieniach youtubera, który mi tutaj wypadnie. Oczywiście, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, zostawiajcie łapy w górę, ten czerwony guzik klikajcie tam na dole i piszcie im pomysły, kogo mam wrzucić na koło, czy youtuberów, czy prosów, czy pomieszamy, czy nie wiem, co innego mogę wrzucić, ale piszcie pomysły, a my już kręcimy kołem. I szczerze powiedziawszy, ja nie wiem dokładnie, na czym grają chłopaki, w sensie oni mi już podsyłali to, ale tam każdy gra na czymś zupełnie innym niż ja, więc nie lubię ich, ale no spoko, możemy lecieć za ciężkiem, więc kręcimy. Ty, ale to koło się jakoś dziwnie kręci, bardzo delikatnie zakręciłem. Farel, Zony, Farel. 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 Nie no, Farel. Mam wrażenie, że Farel to jest osoba, która jako ostatnią chciałbym, żeby mi wypadła, bo Farel chyba gra na czymś totalnie dziwnym. W sensie, jeżeli chodzi o ustawienie, jeżeli chodzi o sprzęt, nie wiem, za chwilę się przekonamy. Farel gra na Rivalu 600, Apexie 3, jego ulubiony skin to Maverick, ja kompletnie nie wiem co za skin. A, napisał, bo jest podobny do mnie, to tym bardziej nie wiem co za skin. I nie mam jego ustawień, więc za chwilę go jeszcze poproszę o ustawienia. Christian, we have a problem. Nie denerwuj mnie. Nie no, chodzi o to, że nagrywam odcinek i będziesz mógł mi podrzucić niedługo twoje ustawienia z Fortka? Mógłbym. Ale Joe, zobaczcie to, chodź. Apex 5, Apex 7, Apex Pro. Nie ma tylko Apexa 3, ale myszeczka jest, jest Rival 600 i po prostu wy będziecie mogli go wygrać. Jeden co trzeba zrobić, to łapa w górę, subik z dzwonkiem, napiszecie mi dlaczego wy macie dostać tą myszeczkę, a ja ją zaraz rozpakowuję i na niej lecimy, tylko jeszcze lecimy po klawkę. Siostra, ready? Tak, dawaj. Go! No i teraz musisz wyjść, bo nie można kamerować. Mamy ją, widzowie, więc możemy spalić do kasy i lecimy do domku. Ja, ale to szybko ogarnęliśmy, łatwa sprawa w sumie. Cześć, że zostałem oskamowany i jednak 330 zł kosztowała. No. Farel, my sobie porozmawiamy, gościu, co za klawiaturki kupujesz. Dziękuję. Jazda. Nie no, dobra, nie róbmy siary na odcinku. Normalnie bym skoczył, ale na odcinku to przypał, nie? Jak widzicie, klawiaturka i myszka już są podpięte i wy pewnie nie zauważyliście czegoś, co wiem, że będzie mi strasznie przeszkadzało i już totalnie też o tym zapomniałem. Mianowicie chodzi mi o tą część klawiatury. Jakby ja się tak odzwyczaiłem od niej, że ona w ogóle istnieje, że będzie ciężko. Chodzi po prostu o to, że tej części klawiatury w ogóle nie wykorzystujecie, przynajmniej grając w Fortnite'a, a zajmuje tak dużo miejsca na biurku, że to jest straszne. Natomiast jeżeli chodzi o myszkę, to taki trochę powrót do przeszłości, bo grałem na niej dużo w drugim, trzecim sezonie i jeszcze za czasów CS-ka, więc zobaczymy, jak mi się będzie teraz grało. Stop! Najpierw trzeba jeszcze zmienić skinka. My, a wy, ery i cyky. Aha! To teraz nie wiem, co robimy. Szukamy czegoś, co wygląda jak Farel. O! Nie oszukujmy się, ale gdybym spotkał Farela i tego ziomka na ulicy, to byłaby duża szansa, że ich pomylę, co nie? Po pierwsze, Farel nie ma 400, a 600 DPI. Mega niestandardowa wartość, ale oczywiście zatwierdzamy. Jasność na fulla. A jeżeli chodzi o tą część ustawień, to wszystko mamy dokładnie identycznie. Co ciekawsze, Farel ma nawet dokładnie ten sam rozmiar interfejsu, co ja. No i w tym miejscu zaczynają się schody. A właściwie to górka. Ale nie taka górka. Tylko taka górka typu Mount Everest. Christian ma większe DPI niż ja, a obydwie czułości ustawione na aż 19%. Jakby...
co jest. I to wcale nie wszystko. Czułość celowania zmieniamy na 44%, a czułość lunety na aż 100%, jakby how the f*** it works. Tam trzeba wypipkać. Jeżeli uda mi się wygrać w ciągu 3 godzin, to będzie dobrze. No, te władze troszkę kuszą. Najwyżej Julka mnie zabije, ewentualnie henchman. Nie, nie, stop, 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 nie zabijajcie Julki, gdzie jest Julka? Julka leży. Tu jest henchman. Dobra, henchman leży, ziomek! Zostaw Julkę, no jessa. Dawaj itemy, Julka gin, sorry. Dobranoc, ja zawijam. Ej, ej, bociku, ty tam chilluj. Ty kamerka też. Powiem wam, że chyba jeszcze nigdy tak szybko do sejfu nie wbiłem. Let's go po fragi. Ty, chodź się bić, ziomeczku, teraz to ja się... Wow, może jednak się i tak boję. Ty, ja nie czekaj, gdzie on poszedł, na dwór? Tak, wyszedł tutaj, czekaj bocie, zostaw mnie, ja idę do ziomka. Szedł tutaj. Jest tu, dobra, leży. Ja pierdzielę, jak się ciężko edytuje na tej czułości. O, jakaś furka jedzie. O, byczku, byczku, byczku. Ja mam to migana. Czemu to ma taką wytrzymałość? Dojeżdżamy sobie ziomeczka tak o. Odzeditowałem nawet. Wow. Chodź się bić. Idziemy się bić? Jasne, że się idziemy bić. Wow, a może jednak nie? Dawaj, dawaj. No byku, no co ty robisz? No czemu ja biję po 20 z tej pompy? O, 80, coś nowego. No wychyl. No masz 0 HP. No dokładnie, o tym mówiłem. Coś jedzie? Co tak hałasuje? Nie wiem, o co chodzi, widzowie. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. Strasznie ciężko się gra. Już pomijam, że... Jakiś spocone lobby oczywiście. Nie no, po 16 bije. Ja nie wiem, czy to jest wina czułości czy czego, ale to jest straszne. Co on robi? Dlaczego ja słyszę czajnik? Aha, już wiem, czemu słyszę czajnik, bo ziomeczek sobie ładuje go. Tu jest typ. Wyskakujemy. On nie wie, co się dzieje. Ja sobie wlatuję. I teraz go biję. Albo go nie bije. Chodź się bić. Okej, dobra, wszystko jasne. Ty chyba nie chcesz się bić. Mam 0 matsów. No to zapraszam na dół, byczku. Tak, tak, tak. No i ta rybka to akurat nie wiedziała, co się dzieje, to tak totalnie. Czemu nikt w tej grze nie ma matsów? No naprawdę nikt. Ja w sumie też. Halo spamuje E i to się naprawdę nie podnosi. Halo, rozwalam beczkę i ona się naprawdę nie rozwala. O, ta się rozwala, pokczam. A jeżeli chodzi o tą klawiaturę, to naprawdę jest totalnie za duża. W sensie, brak miejsca jest uciążliwy, ale muszę teraz zabić tego ziomka, bo on chyba ma kotka. No rekinie, co ty robisz? Nie no, on ma dużo matsów, ja go muszę zabić. Mam to. Chodź się bić. O, nie ma kotka. Ale ma matsy? Powiedz, że ma matsy. Ma jakieś matsy, dobra, jest okej. Gdzie jest ten ziomek, z którym on się bił? Tutaj? Halo, jesteś tutaj? Człowieczku? Ty jesteś w daszku? Nie, nie wiem, gdzie on jest. On jest tutaj, bo tutaj się coś pali. Czy nie? O, rekinki go sprzedały. Kolego drifcie, przyjacielu. Co ty robisz? O, jak mi przykro. W ogóle mi nie jest przykro. Ja pierdzielę, jakieś pojedynki samochodów. Co się w tej grze dzieje? Ty, ej, 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 wskakuję na pakę. Ty, to jakiś trik jego, jak się z tego zaskakuje? O kurde, dobra, byczku, byczku. Chilluj tam na dole. No, spokojnie, spokojnie. Chodź, chodź, chodź. Ja na ciebie poczekam. Ziomek go przejechał tirem. Co ty dajesz? Nie, 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 nie launchpad. No mnie też przejechał tirem. No co on robi? Nie no, tir mnie rozjechał, widzowie. Co się dzieje? Tir. Fortnite. Rozjechał mnie jak chciał. O co w ogóle chodzi? No ja nie ogarniam, serio. Jacob, zmieść się w oknie, Jacob. Dobrze. Ja pierdzielę, jakoś to beznadziejnie rozegrałem. Muszę tutaj wyjść do góry. I zabić tego chłopa z M-ką. To on. Dobra, S. Bot mnie dojeżdża, ty. Ej, 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 ej. Just chilling, pomagier. Skanujemy ci głowę. Coś do mnie strzela, proszę nie zabijaj. No, umrę, umrę, umrę. Znowu bot. Jakieś leczenie? Zero leczenia? Dajcie mi leczenie. Na szybkości jemy poteczkę i można leczyć. Tutaj jest jakiś typ, jeszcze nie wiem gdzie, dobra, już wiem gdzie. Przy mnie. No dlaczego te pompy biją po 20 na tych ustawieniach? Nie, on trzy razy z rzędu dałem ziomkowi 20. Jakiś chłop nie podjeżdża. Nie no, bez jaj. Chodź. Chodź. Oho, byczku, złapany idealnie. Pijemy sobie potki i robimy pułapkę na granatnik. Co ten ziomek robi? Biegnie po granatnik? Nie, on nie wie, co się dzieje. Ten typ chyba ma kartę od sejfu. Wybieg tędy. Ty, widzę jego łeb. Wskakuję za nim. Ale to jest głupie, że za nim wskoczyłem. Umrę, 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 umrę. Nie bij mnie. Chodź tu. No 50 z mitycznej. Nie wiem, coś do mnie strzela. Jacob, uciekaj. I jeszcze raz uciekamy. Ostrzelają się goście. Tamten jest krak. Ty, ale laser nawet dobry siadł. Raz się żyje, jak to mówią. Siema. Otworzysz? Nie? A może jednak? No we, no otwórz, byczku. Ale to jest niemiłe, co ty robisz, serio. Ziomek! No dobra, to było strasznie niemiłe. Dobra, oni się powinni bić teraz i ja teraz powinienem ich zabić. To on mnie goni!
On ma wyrąbane w tamtego chłopa. Otwórz drzwi. Oj, chyba mi nie otworzy drzwi. A ja go nie trafię na tej czułości. Dobra, 2-0. Leży. S. Chodź. Ja cię zabiję. No byczku. Nie wiem, co ty planujesz, ale ja cię widzę. I ja cię zabiję. No co ten typ robi? No przecież on nie ma szans tego przeżyć. No, jedna pestka musi przejść. O, ewentualnie dwie. Ja pierdzielę, jak się ciężko gra, to jest szok. Lunchpadzik. Wow, myślałem, że przelecę. Teraz tylko modlę się o to, żeby Tyra nie spotkać. Ty, ognisko się jeszcze pali, czyli jest ziomek. Chodź tu. Nie trafiłem niczego, dobra, trafiłem 3 hitki, to nie jest źle. Ale też nie jest dobrze. Chodź. No mówię do ciebie, chodź. Ty, zajtujesz się? Dobra, Rzemek to był w takim szoku. Złoty skar, szanuję. Nie, coś mnie podjeżdża? Ta, jakaś aura. No nie chcę się z tobą bić, naprawdę, bo... A ty chcesz się ze mną bić? Ja pierdzę, dobra, to ja też chcę się z tobą bić, łap daszek. I wychodzimy sobie high. Ty, co teraz? On spadł. Chodź. Dobra, dostał za 70 i teraz powinien wyjść tutaj. Albo nie? No dawaj. 124 tako. Lunchpadzik. Najciekawsze jest to, widzowie, że ja kojarzyłem, że ta myszka była dużo cięższa. A wcale nie jest taka ciężka, jak pamiętałem, i gra się nawet spoko. Czyżby siłka robiła swoje? Nie piszcie mi, że ja wcale nie chodzę na siłkę. My się bijemy. Czemu tu uciekasz? No chodź. 60 nawet dałem. Ale ty naprawdę myślisz, że się schowasz tutaj? Otwórz. Dlaczego on się nie słucha? Mówię do ciebie, otwórz. Kolego, no, co ty robisz? Nie no, samobójca, no. Nowa rybka? Nie no, slurp rybka. A już myślałem, że jakaś nowa. Ktoś tu jest, czy to tak wygląda? Jest, ziomek. Nie trafiłem oczywiście, bo to snajperka. Chodź. No, flarę mi dał. Dlaczego przede mną uciekasz? Czy ja wyglądam, jakbym chciał ci zrobić krzywdę? Na pewno tak nie wyglądam. Powiem tak, wjeżdżam w ciebie, jak w masełko. Co to za wybuch był? Kar! Nie, no to jest żart, że te samochody tak robią. Zabił tego chłopa, którego ja chciałem zabić. I jeszcze mnie potrącił. To jest za mocne, ja myślałem, że te samochody w ogóle nie są mocne. One są mocne, serio. Dobra, stówkę dostał. Gościu, rób co chcesz, ale giniesz. Cyk. Dobra, zginął, wow. I ten dobry edit z mojej strony. Jakie fajne, szybkie, czerwone, biorę. Dobra, wysiadamy. I lecimy na rybkę. Co ta rybka robi? Rybka just chilling. Wow, 150. Ej, to było mocne. To było serio mocne. No Farel, na twoich ustawieniach 150 z pompy to jeszcze nie było, gościu. No nie bijcie się beze mnie, co wy jesteście nienormalni? Oni się tutaj biją. Zabił kogoś. Tutaj jest mój Tomigan. No i żegnamy serdecznie. Ale że Jacob tak ozdobił sobie 6 mitycznych itemów? Jaki bambiczek sobie ze sztucerka strzela. Oj, cześć. Za stówkę, ty, coraz lepiej się strzela na tych ustawieniach. Chodź tu. No i dziękuję, dobranoc, przyjacielu drogi. Może nie taki drogi. Ziomek, mi samochód wy... Oho, nie, ta zniewaga krwi wymaga. Stary, możesz mnie zabić, możesz mnie okraść, ale nie możesz mi samochodziku zniszczyć, czaisz? To jest 130 znowu. Ale porąbana akcja. Coś do mnie strzela? Nie, no jak teraz umrę, to będzie beka. Znowu 130. No to lecimy. Uff, za 6. No i wszystko wróciło do normy. To moje. Dziękuję. Co, ty żyjesz? Wow, że ja chłopa z killofa zabiłem i najpierw wydarłem łeb. Jak zabiję ostatnie dwie osoby, to będzie 15 fragów, to jest niemożliwe. No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo tam typek ze snajperką się na mnie czai. Właśnie ciekawe jest to, że wydaje mi się, że ludzi, których spotykałem, nawet ogarniali, nie? W sensie, tak mi się wydaje. Ale edity teraz poszły. Dobra, Jacob, tu już jest beast mode. O kurde, może jednak nie. Tu jest drugi ziomek. Co to jest w ogóle, że on sobie podszedł na centymetr do mnie? Nie no, on wybiegł. Ja pierdzielę. Ty, on ogarnia. O kurde, ten ogarnia. No nie bądź taki niemiły. No wyjdź. Za 30, kiedy chciałem dać za 1000. No chodź tu. Ty, on nie ma chyba w ogóle internetu. Znaczy, ma, ale z drewna. Wow, a to jest ten dobry, nie? No to teraz będzie niefajnie. Byczku, idziemy wybić fotkę, trzymaj się. Nie zabijaj mnie w locie. Proszę, ty, on tańczy. Czemu on tańczył? Ty, machamy sobie. To chyba ziomki jesteśmy, nie? Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. No i co się teraz robi? Ej, ale nie zabieramy tego, nie. Ty, tańczy mój taniec, ale mi teraz zaimponował. Nie, no co się dzieje, że sobie z ziomeczkiem ten sam taniec tańczymy? Ja nie ogarniam, co on robi, ale troszkę się go boję. Zrobimy z nimi jeden versus jeden, tak? No co ty robisz? No ja wiedziałem, że to zdrajca. Ja pierdzielę. Ja tu kulturalny 1v1 chciałem.
Co on robi? On mnie podjeżdża grapplerem i to moim. No i dobrze ci tak, kolego drogi. W sumie to nie kolego. Okej, widzowie, challenge myślę, że zaliczony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chodzi o to, co było najtrudniejsze, to chyba ustawienia, bo klawiatura sama w sobie nie była aż taka zła, oczywiście oprócz tej części, bo ta część była tragiczna. A myszka okazała się lżejsza niż była, więc też grało mi się całkiem spoko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapy w górę, kanał, subskrybujcie z dzwoneczkiem i do następnych. Trzymajcie się, miłego dnia, elko!